Halleluja! Przyjaciele, ja od zawsze, od dziecka uważałem się za dobrego człowieka. Uważałem się za wspaniałego człowieka, dobrego, religijnego. I myślałem, że jakoś przeżyję to życie, chodząc sobie, o tak sobie. Ale wiecie, w Słowie Bożym przeczytałem, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I nie ma człowieka sprawiedliwego ani jednego. Ani jednego nie ma człowieka sprawiedliwego, który by szukał Boga. Człowiek, który się rodzi tutaj jako dziecko, jako wchodzi z łona matki, staje się grzesznym człowiekiem. To nie jest tak, jak religia tobie mówi, że jesteś dzieckiem Bożym. Dzieckiem Bożym się stajesz dopiero, kiedy przyjmujesz Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Kiedy przyjmujesz to, co On dokonał na krzyżu Golgoty. Wiecie, ja byłem od zawsze religijnym człowiekiem. Chodziłem do kościoła, spowiadałem się, byłem po ludzku dobrym człowiekiem i chciałem, aby ze mnie ludzie brali przykład. Ale wiecie, tak właśnie, tak nie było w moim życiu. Ukrywałem maskami swoją twarz. Uważałem się za człowieka, którym nie byłem. Chciałem być człowiekiem odważnym, ale byłem zalękniony. Wiecie, rodzice mnie krzywdzili i wiele innych ludzi zrobili mi krzywdę w moim życiu. I nie doświadczyłem miłości takiej, jakiej powinien doświadczyć od moich rodziców. Ale pewnego dnia, 6 lat temu, zawołałem do Jezusa i powiedziałem: Jezu, chcę się z Tobą osobiście spotkać. Chcę Ciebie doświadczyć taki, jaki Ty jesteś naprawdę. I wiecie, 6 lat temu On przyszedł do mnie i zmienił moje życie. I chcę Tobie powiedzieć dzisiaj, że Ty musisz się narodzić na nowo z Bożego Ducha. Inaczej nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Był pewien człowiek imieniem Nikodem i on przyszedł do Jezusa w nocy i powiedział: wiem, że przychodzisz od Boga, nikt by takich znaków i cudów nie czynił, gdybyś nie był od Niego. I wiecie, Jezus nie poklepał Nikodema po plecach. Wiecie, Nikodem był religijnym dostojnikiem żydowskim, ale Jezus mu powiedział: Nikodemie, musisz się narodzić na nowo, aby wejść do Królestwa Bożego. I to samo wam dzisiaj mówimy, głosimy wam Ewangelię, która jest mocą Bożą. Nie głosimy wam pierdół. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby pojednać świat ze sobą. On nie przyszedł tutaj, aby zrobić jakieś cyrki religijne. On nie przyszedł tutaj po to, aby jakiś system polityczny naprawić. On przyszedł tutaj po to, aby objawić Ojca. On przyszedł tutaj po to, aby pojednać świat ze sobą. I ty musisz, jeżeli chcesz wejść do Królestwa Bożego, potrzebujesz pojednania z Bogiem. Pojednaj się dzisiaj z Bogiem przez Chrystusa. Uwierz w to, że On umarł za twoje grzechy. Uwierz w to, że On zmartwychwstał. Uwierz w to, że On pokonał diabła. Diabeł został pokonany. Diabeł to jest bita pała. Diabeł to jest śmierć. On nie musi dojeżdżać twojego życia. On nie musi dojeżdżać twoich finansów. On nie musi dojeżdżać twojego zdrowia. Możesz być wolnym człowiekiem dzisiaj. Możesz być szczęśliwy. Nie musisz być dojeżdżany przez cały czas. Ten świat nie musi cię naciskać. Ale jest jeden warunek. Potrzebujesz Jezusa. Potrzebujesz Jezusa. Bez względu, jakim jesteś człowiekiem. Potrzebujesz się osobiście z Nim spotkać. Wiecie, większość ludzi uważa, że Bóg to jakaś religia, że to jakiś dziadek, który siedzi gdzieś tam w górze z jakąś laską, ale to nie jest prawda. Prawda jest taka, że Bóg jest prawdą, że Bóg zesłał Jezusa na świat, aby każdy, który w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I to jest jedyny warunek. On okazał swoją miłość do ciebie i do mnie, zsyłając Jezusa na świat, abyś ty i ja mógł mieć życie wieczne. Ale jeżeli ty nie przyjmiesz tej miłości, jeżeli ty nie przyjmiesz tego, który umarł za twoje życie, jeżeli nie oddasz mu swoje życie, to będziesz musiał iść do piekła.
Nie dlatego, że Bóg jest zły, ale przez Twój wybór, przez Twój wybór, ponieważ Jezus już wszystko dokonał. On dokonał na krzyżu Golgoty. On rozłożył swoje ręce i powiedział: wykonało się, wykonało się. Wszelka choroba, wszelka bieda, wszystko spadło na tego, który umarł za Twoje grzechy. I dzisiaj możesz mieć życie wieczne, możesz mieć udział w życiu wiecznym. To dzisiaj jest ten dzień, kiedy możesz go doświadczyć. Wiecie, ja chodziłem po tym świecie, ale nie wiedziałem, dokąd ja zmierzam. Nie wiedziałem, czy ja pójdę do jakiegoś czyśca, czy może pójdę do piekła. Nie wiedziałem, nie byłem świadomy, ale kiedy przyjąłem Jezusa i spotkałem się z Nim osobiście, to jestem pewny, że idę do nieba, ponieważ Jezus przelał za mnie swoją świętą krew. Jeżeli Ty złapiesz to objawienie, jeżeli przyjmiesz to, jeżeli uwierzysz, to Ty też będziesz miał życie wieczne. To nie chodzi o to, abyś Ty swoimi regułkami jakimiś zasługiwał sobie. To nie chodzi o to, że Ty musisz klęczeć godzinami i prosić Boże o pomoc. To nie o to chodzi. To chodzi o to, że Ty potrzebujesz realnie się spotkać z żywym Bogiem i On jest dostępny dla Ciebie na wyciągnięcie ręki. On jest dostępny dla Ciebie dzisiaj. Dzisiaj jest dostępny dla Ciebie. Nie musisz klęczyć przed Najświętszym Sakramentem. Nie musisz klęczyć przed obrazami. Wystarczy, że zawołasz do Niego i powiesz: Jezu, chcę się z Tobą osobiście spotkać. Powiesz: Jezu, chcę z Tobą osobiście się spotkać. Dzisiaj, jak będziesz w domu, powiedz do Niego: powiedz: Jezu, chcę się z Tobą spotkać. Powiedz: Jezu, chcę realnie dotknąć Ciebie, dotknąć Twojej realnej potęgi. Przyjdź do Niego. Ja 6 lat temu zawołałem do Niego i On mnie zmienił w innego człowieka. Człowieka zwycięzcę, nie człowieka porażki, który potykał się cały czas. Jeżeli Ty nie chcesz być człowiekiem porażki, to przyjdź do Chrystusa, który jest Królem Królów i Panem Panów. To nie jest jakaś popierdółka. Jeżeli dzisiaj chorujesz, to przyjdź tutaj, położę swoją świętą rękę i zostaniesz uzdrowiony. Bez względu na to, jaka choroba. Może lekarze Ci powiedzieli, że umrzesz. Może postawili na Tobą kreskę i powiedzieli, że już nie dasz rady. Ale ja chcę Ci powiedzieć, że jest dla Ciebie życie. Przyjmij życie. Przyjmij Jezusa. On powiedział: kładę przed Tobą życie i śmierć. Wybierz życie, abyś żył. Wybierz Chrystusa, abyś żył. Przyjdź do Niego dzisiaj. Przyjdź, oddaj dzisiaj Chrystusowi swoje życie. Dzisiaj jest Twoja szansa. Jutro już może nie nastać. Jutro może wrócić Jezus. Dzisiaj masz okazję, aby się z Nim pojednać. Przyjdź do Niego dzisiaj i pojednaj się z Nim w imieniu Jezusa.